Brigida urodziła się między rokiem 452 a 456 w Irlandii. Była pogodna i hojna, energiczna i przedsiębiorcza, dobra i sprawiedliwa. Już od dzieciństwa tęskniła za życiem poświęconym Bogu. Od nieznanego z imienia biskupa otrzymała welon, symbol dozgonnego dziewictwa. Zaczęła gromadzić przy sobie dziewice o podobnych ideałach. Założyła dla nich w Kildare, na zachód od Dublina, pierwszy klasztor w Irlandii. Klasztor ten niebawem zasłynął i dał początek wielu innym. Brigida nosiła pomoc cierpiącym i ubogim, przemierzając wzdłuż i wszerz Zieloną Wyspę. Stale była w podróży. Zmarła w Kildare 1 lutego 523 lub 524 roku i została pochowana w istniejącej do dziś katedrze. Jednak w IX wieku, w okresie najazdu wojsk duńskich, relikwie ukryto. Zostały one odnalezione dwa wieki później, a w roku 1185 biskup święty Malachiasz przeniósł je razem z relikwiami świętego Patryka i Kolumbana do katedry w Don Patrick. Niestety król Henryk VIII kazał je zniszczyć. Część relikwii udało się jednak ocalić. Święta Brygida Irlandzka jest uważana za współapostołkę i patronkę Irlandii, obok świętego Patryka i świętego Kolumbana, oraz za matkę życia zakonnego na tej wyspie. Czczona jest jako opiekunka pracujących na roli. Jej kult szybko rozpowszechnił się w Irlandii, Anglii i krajach skandynawskich. Podobno już w średniowieczu dotarł nawet do Polski. Z VII wieku zachował się staroirlandzki hymn ku czci świętej Brygidy, najstarszy pomnik rodzimej literatury hagiograficznej Irlandii. Do dziś żywa jest w Irlandii tradycja plecenia na 1 lutego wiklinowych krzyży świętej Brygidy, które mają chronić dom, a zwłaszcza zawartość spiżarni. Kultywowane są dwa zwyczaje nakazujące w Wigilię świętej Brygidy wysprzątać dom, upiec ciasto, przyjąć gości, w żadnym wypadku nie odmawiając potrzebującym. Domy i drzewa przy nich ozdabiane są wstążkami, które według podań dotyka patronka wędrująca tego dnia przez Irlandię. W ikonografii święta przedstawiana jest w stroju opatki, w białym habicie, z czarnym welonem, z pastorałem w ręku i księgą reguły zakonnej. Czasami rozdaje osełki masła. Jej atrybutami są otwarta księga, u jej stóp krowa, pastorał ksieni, płomień nad głową i świeca w dłoni. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Brygidy. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Christe Jesu, Kyrie.